przygotowuję otwory, bo trzeba będzie rozsadzić parę rzeczy. Są takie sprytne, taka sprytna popierdółka. Dobrze to robić, jak ziemia jest wilgotna. Jak widać, buraczki już nam rosną. Staramy się, tak wiadomo, że niektóre roślinki się zniszczą, no ale trudno, nie ma innego wyjścia. Pakujemy się, kurczę, w to, zabieramy i zasuwamy buraki tu na przykład, tak, o, jest. Ziemi się trochę dosypie i będzie ok. Tu się zasadzi palma. A tu, gdzie to pieruństwo, trawa nie wyrośnie. Za kwaśna ziemia. Jedyną rzecz, którą tu pójdzie zasadzić, to są w lesie rosną paprocie pod drzewami. Te tam zasadzimy. No i w ten sposób to troszkę inaczej już wygląda. Mam nadzieję, że te roślinki się tutaj uchowią. Jeszcze to podleję grubo. I tego. I powinno być dobrze, powinno tutaj rosnąć. Jak w lesie rosną pod tym, pod iglastymi drzewami, to tu też powinno. No. Troszkę inaczej, a nie takie jałowe.